Były kotyliony, biało-czerwone flagi, patriotyczne hasła i wiele wzruszeń, a przede wszystkim wielkie przejęcie najmłodszych obywateli gminy krosnodrzańskie. W przedszkolu nr 3 obchodzono Dzień Niepodległości. Jak wielkie było to przeżycie dla dzieci, niech świadczą te zdjęcia. Ale na piosenkach i recytacjach się nie skończyło, były także tańce, również w patriotycznym nastroju. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na relacje z Dnia Niepodległości w przedszkolu nr 3.